Witamy Kubę Zimeckiego z Częstochowy. Kuba Zimecki już pełnoletni. Kuba, wszystkiego najlepszego. Miałeś w lutym urodziny, skończyłeś 18. Powiedz mi, jaki klub reprezentujesz i co się zmieniło od naszego ostatniego wywiadu? No, dalej mieszkam w Częstochowie, jeszcze do studiów mam rok, więc reprezentuję skauta. No, dalej trenuję raz w tygodniu na Śląsku. W Częstochowie też trenuję z Filipem Szewczykiem. No i tak to leci. Na Śląsku trenujesz z Marcinem Kozikiem? Tak, wygląda to tak, że jestem na korcie z Aleksem Kozikiem i tam jeszcze Bartek Świec albo zależy, kto tam jeszcze przyjedzie, i zazwyczaj w trójkę, i za kortem jest Marcin Kozik i nas trenuje po prostu. No, macie dobrego trenera, pozdrawiamy Marcina Kozika. Kuba, powiedz mi plany, bo było zastanawianie się nad studiami, Polska czy zagranica, jak to wygląda w tej chwili? No, długo rozmyślałem nad głównie Stanami Zjednoczonymi, bo jednak jest to coś naprawdę mocnego i coś, co bardzo chciałbym, zawsze mi się to podobało, bardzo zawsze chciałem wyjechać do Stanów, ale no, dalej się jeszcze waham, ale szala się przechyla raczej na stronę, żeby zostać tutaj w Polsce, bo znalazłem bardzo fajnych ludzi po prostu w liceum ze sobą, mam bardzo fajną ekipę zgraną i nie chcę po prostu tego opuszczać, bo jak wyjadę, no to siłą rzeczy się skończy prędzej czy później. No. Co to za ekipa i jaką ona ma moc? Powiedz coś o tej ekipie, uchyl rąbka tajemnicy. No, ekipa jest bardzo fajna, tam powiedzmy w większej połowie tych 10 osobach, bo to są 10 osób, w szóstkę chodzimy razem do klasy, więc naprawdę jest super. Powiedz, ty chodzisz do liceum ogólnokształcącego, powiedz gdzie, co to za liceum? Chodzę do liceum imienia Romualda Trauguta w Częstochowie, na profil matematyka, fizyka, informatyka. No, jest to najlepsze liceum w Częstochowie, tak skromnie mówiąc, więc fajnie też, że udało się tam dostać, bo to też wymagało jakichś poświęceń. No i teraz właśnie te studia, no, dostanę chyba tutaj w Polsce. No i bardzo dobrze, Kuba. Pamiętaj, że decyzję podejmuj sam, oczywiście słuchaj opinii ludzi, ale decyzję podejmuj sam. Bo w razie czego będziesz żałował swoich decyzji, a nie czyjś. Słuchaj, powiedz mi coś na temat twojego squasha teraz, bo rozumiem, że na studia idziesz związane z matematyką? No, na SGH bym chciał się dostać, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Co za squasha, no to mój squash na pewno pójdzie do góry razem ze studiami, ponieważ będę miał po prostu miejsce do jakiegoś regularnego i fajnego treningu, gdzie teraz jest to właśnie ciężkie trochę do osiągnięcia poprzez miasto, w jakim się znajduję. Gdzie będziesz później trenował, już wiesz? Czy jak to wygląda? Jak pójdziesz do Warszawy, to co w Warszawie? Jaki klub? No to jeszcze w sumie szczerze się nie zastanawiałem w ogóle. Uwaga, kluby warszawskie, proszę bardzo, tu jest headhunterzy, proszę się zainteresować tym gentlemanem, bardzo dobry gracz. No i co, trzymamy, Kuba, za ciebie kciuki. Powiedz mi, bo z tego co rozmawialiśmy chwilę, to przyjechałeś autem dzisiaj po raz pierwszy, zdałeś prawo jazdy? Tak, wczoraj odebrałem właśnie fizyczne prawo jazdy i dzisiaj mogłem tutaj już udać się autem, nie wiem. Bez problemu. Jak wrażenia? Ja pamiętam, jak ja dostałem prawo jazdy. Jak wrażenia twoje dzisiaj? No, naprawdę fajna sprawa, ale jeszcze taki, jestem chyba bardzo skoncentrowany, tak mi się wydaje, i taki może trochę jeszcze wystraszony tego całego, bo to jednak jest duża odpowiedzialność jeździć autem, nie? Kuba, uważaj na siebie na drodze, coraz więcej samochodów. Życzymy ci wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję i wiem, że dobrze wybierzesz. No i co? I życzę ci kariery squashowej. No, dziękuję bardzo i pozdrawiam. Kogo chcesz pozdrowić? A mogę pozdrowić dzisiaj kolegę, na którego 18 udaje się zaraz po meczu, który zagram. Igor się nazywa. Pozdrawiam cię. Dziękuję bardzo. Dziękuję.